Mamy fajną wołowinę. Możemy zrobić sobie chili con carne. Wołowina, czerwona fasola, biała fasola, kukurydza, przecier pomidorowy, cebula, czosnek. Można też fajnie to zmieszać z czosnkiem niedźwiedzim. Bardzo fajna rzecz z suszonym. I fajna meksykańska przyprawa do chili con carne. I w ten sposób możemy sobie zrobić fajną właśnie meksykańską potrawę. W pierwszej kolejności na mniejsze kawałki sobie fajnie wołowinę weźmiemy. Potniemy. Posolimy ją. Dodamy troszeczkę pieprzu. I w ten sposób niech ona sobie tak troszeczkę dojrzeje. Najpierw na mniejsze kawałki weźmiemy, potniemy cebulę. Tą cebulę wrzucimy na olej i do tego wrzucimy naszą wołowinę, żeby ją troszeczkę przydusić. A jak już będzie gotowa, moi drodzy, to wtedy sobie weźmiemy i dodamy resztę składników, żeby wyszło nam właśnie to meksykańskie danie. Zarumienimy sobie naszą cebulę i naszą oczywiście wołowinę na patelni, na sam początek. Fajnie nam się wołowinka zrobiła. To teraz weźmiemy naszą przyprawę meksykańską. Posypiemy, tak mniej więcej, żeby były z dwie łyżeczki. Do tego możemy dodać trochę czosnku. I oczywiście mamy, jak mówiłem wcześniej, białą fasolę ugotowaną, czerwoną fasolę też ugotowaną i tradycyjnie, jak to powinno być, czyli con carne, kukurydzę. To wszystko sobie weźmiemy, żeby było ciekawiej, doprawimy przecierem pomidorowym, tak żeby była z jedna obfita łyżeczka. No i ze 20 minut przynajmniej możemy dalej to wszystko porobić na patelni, podusić na jakimś takim mniejszym ogniu. Teraz wszystko sobie fajnie przemieszamy. I tak jak powiedziałem, ze 20 minut weźmiemy to, przydusimy. No i mamy nasze chili con carne. Jak ktoś lubi fasolę, jak ktoś lubi groch, tego typu sprawy, do tego wołowinę, to naprawdę polecam, bo kuchnia meksykańska ma też swoje uroki. Życzę wszystkim smacznego.